Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcineczku z... No, czekajcie, nie przygotowałem się. Z przeznaczenia oczywiście. No i co? Jakoś tam pomału, moi drodzy, do siebie dochodzę. W końcu już trochę spraw mam pozałatwianych, że tak powiem. I znowu wróci w sumie czas, że będę miał troszkę czasu. Ale jeszcze spokojnie, moi drodzy, nie podejmuję się żadnych nowych serii póki co. Nadal bawimy się w Gothica 3 i w Gothica 2 przeznaczenie. Nie ma czego plądrować. Póki co nie mam ochoty na inne jakieś gierki. Dobra, najważniejsze, żeby tego typa uśpić. Oh shit. Nie wstanę. Zbugowało mnie, no to pięknie. Nie, jeszcze nie ten zapis, gro. God damn it. Na tym skończyliśmy, nie? Czy trzeba się przygotować? Tak, rzucamy na jeszczuroczłeki uśpienie. W międzyczasie załatwiamy golema szponem Beliara. A później przemieniamy broń i załatwiamy jeszczuroczłeków. Okej. Okay. Dobra, szybko, kurde. Denerwuje mnie momentami ta myszka, bo scroll nie działa tak jak powinien, wiecie, działać. Scrolluje w dół, a on tak momentami ma, że niby scrolluje w dół, a czasami tak jakby ma błąd i scrolluje w ogóle w górę i tak jakoś... No, nie działa tak jak powinien, że tak powiem. Do tej pory nie narzekałem na tą myszkę, powiem wam. No i co, moi drodzy, spróbujemy zapolować dzisiaj na trzeciego już smoka, czyli ognistego. Przy okazji też załatwimy potwora do zadania Gildii Łowców Nieumarłych, czyli tą dziwną jakby harpię, która jest kusicielką. Dobra. No. I pomału, moi drodzy, będziemy sobie tutaj działać właśnie. Znowu będę musiał się zabawić jak tam, czyli wiecie, załatwić tych jeszczuroczłeków i... O matko, ile tu jest tego. Oh shit. Będę musiał uważać, żeby wszystkich tych jeszczurczeków zabić, nie? Nie zawsze niestety krytyk w nich wchodzi. Mam taki po prostu mały damage. Będzie niedługo trzeba pomyśleć z tymi miksturami siły, żeby je wypić. Ale tak jak mówię, to jeszcze muszę wbić jeden level. O crap. No, czemu on nie padł?
Dobra, jakoś się udało z nimi uporać. Oczywiście nie chcę się z nich zbierać lotu, bo są to po prostu zwykłe bronie, tak? Więc wiecie, nie widzę takiej potrzeby w sumie. Ktoś też mówił, że gdzieś tutaj jest zatopiona wieża, tylko nie chcę teraz zeskakiwać, bo będę musiał naokoło wracać. Zrobimy sobie to potem. Podobno jest gdzieś tam ukryty smoczy korzeń. A wiecie, dla mnie no to zawsze jest dodatkowa mikstura, nie? Dobra. Tu mamy panią kusicielkę, proszę bardzo, tak wygląda. Taka krwawa jakby harpia. Słyszę smoka u góry. Te odgłosy. Zawsze nie lubiłem harpi. Bardzo. Kuścielka miała przy sobie czerwony pierścień. Gorący w dotyku prymitywny pierścień, materiał nieznany. Okej. Okay. Warto będzie się zatem zapoznać pewnie i będzie trzeba go oddać pewnie. Trochę złota luzem. Jakieś grzyby, tak? Grzyby, dobra. I tutaj jeszcze na dole gdzieś pominąłem chyba skóry, tak? Dobrze mówię? Dokładnie. No poza tym chyba jeszcze jest, moi drodzy, broń, tak zwana runa mocy, proszę bardzo. Ona nam się przyda również do zadania, bo jednak ona jest potrzebna do zrobienia jednego questa dla... jak to było? Dla Gora, o. Tylko że to dopiero w 5 rozdziale, nie? I prawdopodobnie w 5 rozdziale już jest pożegnanie i płyniemy na dwór Irdorath. Więc wtedy chyba już kończył się zadanie dla Gora chyba. I w 5 rozdziale chyba są ostatnie kwestie w ogóle rozmów z nim, nie? Tak naprawdę. Jeżeli dobrze chyba mówię. Dobra, nieważne, moi drodzy. I sprawdzimy przy okazji też tą waszą gadkę, że rzekomo mogę... do smoka podejść, nie zakładając oczywiście Okainosa na początek. Co za bydla, akurat jak utknął, nie? To jak chciałem zmienić broń, to od razu się na mnie rzucił. Co za typy w ogóle to są? Dobra. Wyjaśniony na perkę, że tak powiem. Tam jest kolejny typo. Fajnie nie siedzą, nie śpią. Nigdy nie widziałem, żeby jeszcze jaszczuroczłeki spały, nie? Więc macie przy okazji okazję zobaczenia jaszczuroczłeka, któryś sobie śpi. Kurde, to jest świetna ta runa, po prostu lubię tą runę, naprawdę. A z tego, co się orientuję, to w tym najnowszym patchu 1.2, którego niestety nie zainstaluję, bo musiałbym zacząć od nowa gra, a to trochę bez celu jest.
Podobno ta runa chyba jest troszkę bardziej, wymaga więcej many chyba. Jest bardziej manożerna i wymaga chyba wyższy krąg magii. Nie jestem pewien właśnie dokładnie, co tam jeszcze było zmienione z tą runą. Więc macie, można powiedzieć, trochę utrudnioną sprawę. Bo ja w tej wersji 1.01 mam troszkę łatwiej w sumie z tą runą. Widzicie, praktycznie wszystko mogę uśpić i sobie kroić takie potwory, nie? Więc można powiedzieć, że w ten sposób mogę sobie całe zeny wyczyścić z potworków, nie? Bez lipy. No i sprawdzimy zaraz, czy ktoś miał rację, że nie potrzebuje mieć założonego oka i nosa. Jak widzicie, nie mam założonego oka i nosa i zobaczymy, czy to działa. Poza tym włączymy sobie przyzwanie demona, bo z tego co pamiętam, demon był chyba odporny na ogień smoka. O, jednak działa. Trudno uwierzyć, że nadal znajdują się ludzie gotowi poświęcić własne życie, byle tylko zobaczyć prawdziwego smoka. Ojej. Jakiego ślizłego jaszczura, jesteś strasznie wygadany. Nie przyszedłem tu z wizytą towarzyską. Uprzejmości musimy chwilowo odłożyć na bok. Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że zamierzasz rzucić mi wyzwanie. Skręcę ci kark, człowieczku. Nie tak szybko, przyjacielu. Mam ze sobą oko i nosa. Nie masz wyboru. Odpowiesz na moje pytania albo zdechniesz w męczarniach. Zatem pytaj, póki jeszcze możesz. Twoja władza nade mną wkrótce się skończy. Kim jesteś? Nazywam się Feomata. O nie, to Feo. Wszystko, czego się o mnie dowiesz, spalę cię na popiół, gdy tylko wyrwę się spod władzy oka. Nie sądzę. Każdy smok ma miejsce, w którym przechowuje swoje skarby. Gdzie jest twój skarb? W miejscu, do którego nigdy nie dotrzesz. Postaram się o to, gdy moc oka osłabnie. Ukryłem swoje skarby wysoko na rozgrzanych skałach, gdzie nie dotrze żadna pozbawiona skrzydeł istota. No co ty nie powiesz, ja właśnie się dostanę do skarbu. Jak mogę pokonać twego pana? Mój pan jest wszechpotężny i niemal niezwyciężony. Gdybyś okazał się wystarczająco głupi, by stawić mu czoła, czeka cię długa, powolna śmierć w okrutnych męczarniach. Nie pierwszy raz słyszę coś takiego. Niemal niezwyciężony, a więc można go pokonać. Mów więc, co muszę uczynić? Aby stawić mu czoła, musisz posiadać rzeczy, których on nigdy nie pozwoli ci zdobyć. Co dokładnie? Musisz posiąść najwspanialszą zbroję, jaką widział ten świat, i założyć ją do ostatniego starcia. Potrzebujesz oręża, który wykonano specjalnie dla ciebie. Ale najtrudniejszym do spełnienia warunkiem jest znalezienie 5 towarzyszy gotowych pójść za tobą na pewną śmierć. Dopiero wtedy możesz stawić czoła mojemu panu. Oko straciło swoją moc. Naciesz się ostatnimi chwilami życia. Chyba na odwrót, stary. Nie ma demona. Gdzie jest mój demon? Ej no, czemu nie mogę przyzwać sobie demona? Dobra, jest. Bierz go. Feo, gin. Coś czuję, że jednak tak łatwo go nie zabiję. Dość ognia, grom może. Kamehameha! Aha. A ciekawy jestem, jakby sobie poradził tutaj miecz, który zrobiliśmy. Rekord ma. Potęga burzy, gniew oceanu. Wow!
Trochę mu robi, bo to woda w końcu. Rozwalę cię, smoku. No. Czemu go nie zabiło? Ej, nie. Miał go zabić, przecież widzieliście sami, że ile mu z HP zostało. Już było, już dostałem 5000 expa i on sobie jeszcze mnie bił, lol. A jestem ciekawy na przykład, czy ostrze burzy coś by mu robiło, czy tam potęga burzy. Musimy pominąć rozmowę. Dobra, pominiemy rozmowę, bo już gadaliśmy z nim. No. Odejdź. On zginął. Dobra. Smocza krew, kolejna kamień ognia, serce jest tego smoka, smocze łuski. Elegancko. O matko, wszystkie mikstury poszły. No dobra, będzie trzeba jakieś kupić mikstury. Na pewno. W ogóle zapiszmy. Bo wielki smok nie żyje. Ale nie na tym save'ie. Na tym. Okej. Okay. Teraz pytanie, jakie tam mam wejść po jego skarby. Serio? Niewidzialna ściana? Przecież tu nic nie ma, come on, gro. Lol. To jest właśnie najgorsze, że są miejsca, gdzie na przykład nie możesz wskoczyć, bo nie. Bo dlaczego masz tam wskoczyć? Bezimienny down. Ale masakra z tym jest. O, i wpadnę tutaj, spadnę, nie? No. Świetnie to działa, wam powiem, to skakanie. No, idiota nie wskoczy, nie? O, wskoczył. Wow. Kurde, czemu? Czemu spadłeś, idioto? Bezimienny idiota. Zobaczcie, to jest przełącznik, nie? Nie, może mamy jakiś zwój telekinezy albo coś. Ale nie, no nie ma chyba telekinezy w grze. Nie, no bez przesady, nie ma telekinezy. Strzelę z tego. Mogę sobie strzelać. No i to jest, patrzcie, najgorsze. Stoimy blisko skały, ale bez... Nie umiem skakać, jestem downem. Tutaj też nie umiem skakać, no. No czemu on... On normalnie się tutaj czuje, jakby tu była magiczna ściana, nie? I nie może wskoczyć. Ja tego nie rozumiem czasami takich rzeczy, kurna, w Gothiku. Że tam powinien perfidnie sobie wbić normalnie, nie? Nie wiem, ja tędy nie przejdę chyba. Muszę szukać innego wejścia tam. Tu jest za wysoko. W ogóle jest ciemno i to jest kijowe, no.
Żebym gdzieś, kurde, na skałę mógł wejść tutaj. Nie wiem, kurde, bo zawsze z tego co pamiętam do skarbu się tamtędy dostawało, nie? Tutaj z początku jakoś się wskakiwało. I tutaj chyba każdy to robił, nie? Że tu jakoś się wchodziło tędy. Nie wiem, czy to w ogóle da radę teraz. No właśnie, bo bezimienny będzie jeździł, snowboard, i spadnie na ryj. Nie, bez nie da rady surfować po tym. To jest najgorsze, na przykład po takiej skale nie możemy sobie, wiecie, wskoczyć tam. Nie, nie będę pół godziny się bawił, żeby zdobyć skarb smoka. O, tędy jakoś chyba da radę wbić. Oczywiście nie, bo będzie magiczna ściana. To jest kurna kpiny, zaraz się wkurzę, no. Bezimienny, kurna, tam jest magiczna ściana, tu też, to nie wiem. Magiczny skarb jest zabunkrowany, że nic się nie da zrobić z tym, no. Naprawdę? Naprawdę nie? Co tu jest, stary? Ściana stoi przed tobą tu, tak? Jakie to jest zdawnione w gotiku. I to mnie zawsze denerwowało w gotikach. Nie, widzę magiczną ścianę, nie. Nie przejdę, panie. Jestem downem zwalonym. Nie umiem, nie umiem. Najlepiej spadnij na ryj, zabij się. Tak, jej. Przeżyłem to. Przeżyłem skok wiary. Nie wiem naprawdę, jak ja mam zdobyć ten skarb. A, zapomniałem zmienić broń. No, zabij go, Boże. Jestem podirytowany tym, moi drodzy. Jestem podirytowany, to cholernie. Bo naprawdę nie wiem. Przyjdę w dzień i spróbuję zdobyć ten skarb, bo nie widzę sensu, żeby teraz to jakoś zdobyć, nie? Po prostu tam są, z obu stron są magiczne ściany i nie da rady tego, nie? I patrzę, rzeczywiście jest jakiś tutaj dziura, w którą można wpłynąć. O właśnie, tu jest smoczy korzeń chyba. Tak? Gdzie to jest smoczy korzeń? Aha, fajnie. Jak pływamy, to tutaj widać to, nie? Gdzie to jest? Zabrałem to? No, przecież tu jest deska, stary. O, a może tędy trzeba do skarbu się dostać? A nie, pomyłka. Magiczny bezimienny płynął w górę ściany, nie? No, mamy smoczy korzeń? Mamy. Będzie kolejna mikstura, tak? Bo mam szczaw królewski, mam, dobra. Wrócimy, moi drodzy, do zamku. Ja sobie później spróbuję jakoś ten skarb zdobyć. Nie wiem, nie mam naprawdę pomysłu, jak tam można zdobyć ten skarb. To jest trochę głupie dla mnie. Przy okazji zademonstruję wam kolejną broń magiczną, czyli ostrze ognia dwuręczne. Jak domyślam się, to jest właśnie sensownie zrobione, żeby kolejne te smoki zabijać, mieć jakiś atak na nich, nie? Przykładowo ostrze burzy dobrze by działało na kamiennego, nie? Ta potęga burzy. Gniew oceanu dobrze działał, no dobrze działał, w miarę dobrze działał, średnio działał, ale działał na smoka ognistego, nie? I teraz zrobiłem co? Teraz zrobiłem moc płomienia, tak? I tak samo ma obrażenia 50, nie? Obrażenia magia 120. No właśnie. I myślę, że tym swordem będzie można łatwo zabić tego smoka, no. Jak on miał? Smok lodowy, o.
Lodowego smoka będziemy mogli załatwić. Oko naładowane. Feomotor zabity. Więc elegancko. No i z tego co się orientuję, to właśnie tych lojalnych sługów magnata można zrobić dopiero później. Dlatego, że trzeba mieć jakieś ukończone zadanie dla Artu, a jak wiecie, Artu w tym rozdziale nic nam nie mówi, nie? Więc prawdopodobnie dopiero w 5 rozdziale będzie można zadanie dla Wrzoda skończyć, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, nie widzę Garonda, nie widzę tego. Będę musiał się kimnąć. No może najlepiej by było udać się do Zjednoczonego, się przespać i wrócić tutaj. Bo przecież oni mnie zjedzą żywkiem. Do poranka może? Albo nie, do południa, bo o poranku czasami, wiecie, tych paladynów tam nie ma, gdzie powinni być chyba. Bo niektórzy poranki jeszcze śpią. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Dzięki, stary. Miły jak zawsze jesteś. I do zamku. Dobra, teraz do Garonda pogadać o smoku, że kolejny smok gryzie glebę. I zostanie nam tylko wyłącznie lodowy smok, do którego wiadomo, pójdziemy później, jak już swój plan zrealizuję. Czyli na pewno chciałbym zrobić wszystkie zadania, jakie mogę póki co w 4 rozdziale i najlepiej jakbym wbił jeden level chociaż. Wpakowałbym punkty w siłę, potem zwiększyłby mi się kosz już punktów za nauki siły i byśmy sobie powiedzmy użyli, wiecie, tego no... Mikstur siły, nie? Mam wiadomości dotyczące smoków. Mów! Ognisty smok z wulkanu na południu już nikogo nie zaatakuje. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. Nie, dziękuję. Jak zwykle zapominam, że to Oryk mówi o smokach. O, kolejna kwestia, patrzcie. Mam nadzieję, że nie masz już innych genialnych pomysłów. No akurat jeden mam, ale słowa daję, że to już ostatnie. O, chyba mnie ktoś woła, muszę lecieć. Moment, zaczekaj, no chociaż mnie wysłuchaj do końca. Śmierć Hoszpaka pozbawiła orków strategicznego dowództwa. Pozostaje jednak taktyczne. Pod zamkiem znajduje się 4 orkowych dowódców, podlegli bezpośrednio Hoszpakowi. Teraz rozpocznie się między nimi ostra rywalizacja, to jednak nam niewiele pomoże. Trzeba się ich pozbyć. O, wiesz, tam mnie naprawdę wołają, no i muszę jeszcze odwiedzić chorą babcię w Korinis. Przestań się wygłupiać, więc jak będzie? Jeśli się zgodzę na taką samobójczą, nie mam misję, to będę potrzebował mnóstwo wyposażenia. No i bardzo dużo brzęczących, żółtych, okrągłych przedmiotów. Najpierw o robocie, a potem o złocie. Tu są nasze ostatnie zapasy. Eliksir siły, zręczności. Siła, ale jak zwykle. Z pewnością ci się przyda. Powodzenia. Jeszcze więcej siły będzie. Gdzie dokładnie znajdują się orkowi dowódcy? 4 dowódców rozmieszczono w różnych punktach wokół zamku. Pierwszy Nurszak przed główną bramą. Drugi Farok w okolicy dawnej bramy południowej. Trzeci Tumpak nad rzeką na północnym wschód od zamku. Czwarty Durkarz na południowym zachodzie naprzeciw wysokiej wieży. Zabijesz i przynieś mi ich pierścienie orkowych dowódców. Zrozumiałem. Potrzebuję więcej informacji o smokach. Wydaje mi się, że nie dotarłem jeszcze do wszystkich smoków. Może coś uszło mojej uwadze? Na zachód stąd rozciąga się wielka połać pokrytych lodem pustkowi. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby jeden ze smoków ukrył się właśnie tam. No właśnie, punkt w 10, stary. Jesteś normalnie odkrywcą roku. Już dawno wiedziałem, że tam jest smok. Ale oczywiście przeznaczenie ma to w sobie, że trzeba tutaj z tymi, wiecie, rozmawiać z nimi, nie? Na ten temat. Tylko słyszałem, jak ktoś broń wyjmował i martwi mnie, czy ktoś się nie rzucił na orków, ale nie. Udar, oni wszyscy stoją, dobra. Najgorsze jest to tylko, że mikstur nie mam. Ktoś tam mówił, że o, masz tyle mięsa, czemu nie jesz mięsa, ale to jeszcze w starych odcinkach, nie? No de facto można to mięso jeść, ale trochę czasu zajmuje, zanim się wyleczę, nie? Dlatego wolę używać już runy, nie? I co, ja się prawdopodobnie, moi drodzy, sam zajmę tymi orkami tutaj. No bo jeszcze trochę ich tu mi zostało do powybijania. Spróbuję zdobyć tamten skarb. Jeżeli będzie coś ciekawego, to wam wspomnę o tym skarbie pewnie. Ja sobie tam pogłówkuję samemu, spróbuję jakoś dostać się do tego skarbu, nie? A patrzcie, jest pierwszy orkowy dowódca. Bo ja wcześniej tutaj trochę wybiłem orków i dlatego tylko sam dowódca się nam zrespił jeden.
A na około zamku jeszcze ich trzech zostało nam. Ale przynajmniej na wizji zabiję dla was jednego. Z resztą orków nie powinniście sami mieć problemu, tak samo jak ja z zabijaniem ich. Więc widzicie, no, zabijacie orka, zabijacie w sumie czterech takich orków z imionami i zabieracie im z nich pierścienie poszczególnych, powiedzmy, dowódców, tak? I tyle. I co, moi drodzy, widzimy się prawdopodobnie przy tym zadaniu z kusicielką. Spróbujemy ruszyć dalej, wiecie, wątek łowców nieumarłych. A ja sobie póki co pobiegam, powybijam tych orków i później jeszcze spróbuję się tam do skarbu dostać. Więc do usłyszenia, trzymajcie się i strzałeczka!